ale to stare. Witam wszystkich w przerwie. Marta, próbujemy obrady. Albo wiśniowe. Jesteśmy w punkcie piątym. Rozpatrujemy projekt uchwały w sprawie uchwalenia burmistrza zawarcia umowy warty gospodarstwa krajowego w Warszawie. Sygnalizuję dla mieszkańców, którzy przybyli na godzinę 15, żeby poczekali zaraz po tym, po skończeniu tego punktu. Będziemy mieli zmianę porządku obrad i mieszkańcy będą mogli, którzy chcą, wypowiadać się na sesji w swoich sprawach wniesionych. Oddaję głos panu burmistrzowi miasta Głowna w sprawie projektu uchwały. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, w związku z tutaj z panem konsultacją szybką, proszę o zwrócenie uwagi na paragraf drugi. I tam zrobilibyśmy kropkę do słowa po słowie ugody i resztę, czyli to, co gdzieś teraz brzmi określające jest w sprawie kwoty wskazanej w paragrafie pierwszym uchwały, byśmy wykreślili. A więc brzmiałoby to tak, że upoważnia się burmistrza Główna do zawarcia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Ugody. No, to myślę, że to możemy przyjąć jako autopoprawkę do projektu uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały już zniesioną autopoprawką? Jeśli nie, to przejdźmy do... A bardzo proszę, czy pan przewodniczący Szkup? Pytanie moje dotyczy, panie burmistrzu, w takiej treści. Ponieważ wcześniej nie mogliśmy uzyskać wielu informacji, że znaczy informacje byliśmy takie, że Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje się właśnie wydaniem opinii, decyzji swoich w związku z tymi pieniędzmi, dlatego że w tym banku następowała reorganizacja personalna. Tak dobrze pamiętam. I moje pytanie dotyczy tego, czy właśnie ta uchwała ma jakieś znaczenie w związku z tą reorganizacją, znaczy, czy to jest powiązane, bo widzimy, że powiązanie jest właśnie niestety no, z tą naszą, czy naszymi wszystkimi milionami, na które czekamy. To ta uchwała jest no, to jakby takim jakimś małym wyjściem w stronę, no, nie chcę powiedzieć szantażu, ale tak to wygląda. Czyli pytanie brzmi, czy po zmianach personalnych w tym banku powstała ta sprawa, gdy się do nas połączali, czy wcześniej to już się odbywało? Bo dobrym chyba naszym zwyczajem jest przyjętym przez Radę Miejską jest to, że podejmujemy uchwały wcześniej, jeżeli były już przepracowane przez komisję. Ta uchwała nie była, ale to jest wyjątkowa uchwała, dlatego chcę tylko takich informacji. Możemy ją, uważam, że warto ją przyjąć, jeżeli, bo wiadomo, co grozi, jak jej nie przyjmiemy, prawda? Za duże jest ryzyko. Więc ja też w tym momencie bym proponował, żeby tę uchwałę podjąć. Natomiast tylko taka informacja. Dobrze, jeżeli pan burmistrz w ogóle będzie w stanie odpowiedzieć, bo nie wiem, czy zna akurat sprawę banku Rady Krajowego. Dziękuję. Bardzo proszę pana burmistrza odpowiedź. To znaczy, rzeczywiście ja wskazywałem na fakt, iż tam były przepasowania personalne w BGQ i zmiany personalne w środowiskach kierowniczych tego departamentu, który się naszym mieszkiem zajmuje, ale to był jedyny element, który jego powstrzymywał. Bo ja powiem tak, odbieram osobiście takie przedłużanie terminu rozpatrzenia, jakkolwiek by się to miało zakończyć, czy pozytywnie, czy negatywnie, jako takie rzecz idąca w tą stronę, że prawdopodobnie bank chce nam wykazać to, że wina będzie po naszej stronie, bośmy czegoś tam nie dosłali, a to czegoś nie było, a to znowu tam czegoś nie było, co było przesyłane już w pierwotnej wersji wniosku jeszcze z 2010 rokiem, w 10 roku maju, a więc to jest dziwne dla mnie. Część rzeczy tłumaczono tym, że są zmiany personalne. Tak naprawdę to w takim tygodniu zmienił się w ogóle prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Główny, więc pewnie bezprzednie są jakieś ruchy, ale to jakby już poza nami i na to wpływu nie mamy. Zaradnibyśmy mieć, ale nie usłyszymy, to jest ta skala. A zaś wracając do samego projektu uchwały, no to panowie mi teraz faktu, iż
rozmowa w tym zakresie miała miejsce w czwartek, a już pamiętam, nawet Wielki Czwartek dzień temu. I już tutaj, no, z racji chociażby świąt nie było szansy na cokolwiek, aby przepracować na Radzie Miejskiej. Myśmy jeszcze wczoraj się kontaktowali, jak mówię dzisiaj, kilkoro radców prawnych się tym zajmowało. I ta uchwała ma podnieść, tak oczekujemy, naszą wiarygodność przy ocenie tego wniosku, że jesteśmy gminą, która jeżeli trzeba, to spłaci te nawet sporne zobowiązania, to, żeby uzyskać jak najlepszy efekt dla uzyskania tych milionów, które chcielibyśmy uzyskać. I no, chyba tyle, co na tą odpowiedź, co do dalszego pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne zapytania do tego projektu uchwały? Jeśli nie, to przejdźmy do głosowania. Projekt Państwu zaprezentowaliśmy, wyjaśnienia i uzasadnienie Pana Burmistrza wysłuchaliśmy. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję jednogłośnie. 14 radnych, którzy są na sali, głosowało za. Przejdźmy, w związku z tym, że godzina 15 już poza nami, mamy punkt 10 już w nowej numeracji. Zaczynają wolne wnioski mieszkańców miasta, godzina 15. Ja proszę tutaj Państwa o zmianę porządku obrad i teraz przegłosowanie tego punktu. Ten punkt stanie się punktem 6, natomiast kolejność będzie dalej wynikała z kolejnych punktów, które są w porządku obrad. Kto jest za przesunięciem tego punktu do punktu 6, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został zmieniony. Mamy w tej chwili punkt 6. Zapytanie wolne wnioski mieszkańców miasta. Jest ten punkt przewidziany na godzinę 15. Oddaję głos, a właściwie zapytam, czy ktoś chciałby zabrać przybędących na sali mieszkańców miasta Głowna głos i złożyć swój wniosek bądź zapytanie? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do kolejnego punktu. Jest to punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Sabiny Braszczyk. Ja pozwolę sobie Państwu odczytać projekt przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 kwietnia 2015 roku. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Sabiny Braszczyk. Nie wiem, czy pani Sabina jest wśród nas. Nie ma, była zaproszona, natomiast nie dotarła. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez panią Sabinę Braszczyk i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska w Głownie uznaje skargę za nieuzasadnioną. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głownie, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu opisu niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, którego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostawili Państwo macie, że w dniu 21 marca do Rady Miejskiej w Głodzie za pośrednictwem Wódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wpłynęła skarga pani Sabiny Braszczyk dotycząca negatywnego rozpatrzenia przez burmistrza Głowna wniosków skarżącej o polepszenie sytuacji mieszkaniowej. Tego samego dnia przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Komisji Spraw Obywatelskich o wyrażenie opinii na temat zasadności skargi pani Sabiny Braszczyk. Komisja uznała skargę za bezzasadną, jednak z uwagi na stan zdrowia skarżącej postanowiła wniosować do burmistrza Głowna o przydzielenie innego lokalu mieszkalnego. Biorąc pod uwagę powyższe, proponuję się przyjęcie uchwały proponowanej treści. Oddaję głos, jeśli chodzi o projektodawcę, myślę, że tutaj wszystko zostało wyjaśnione, uzasadnione. Jest tutaj wspomniana Komisja Spraw Obywatelskich, która bezpośrednio tą sprawę zadbała. Oddaję głos panu przewodniczącemu tejże komisji, panu Kacerskiemu. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to jak Państwo słyszeliście, w dniu 11 marca bieżącego roku do wojewody łódzkiego wpłynęła skarga pani Sabiny Fraszczyk, która zamieszkuje w lokalu komunalnym przy ulicy Spacerowej 16 w mieszkaniu o powierzchni mniej więcej 20 m2 położonym na pierwszym piętrze.
I Komisja Spraw Obywatelskich po rozpatrzeniu tej skargi uznała ją bezzasadną. Postaram się bardzo krótko powiedzieć dlaczego. Po pierwsze to, że wnioski o polepszenie sytuacji mieszkaniowej przez panią Straszczyk nie spotykały się do tej pory z pozytywnym rozpatrzeniem, nie wynika ze złej woli ani burmistrza, czy obecnego, czy mam nadzieję poprzednich, ani komisji, tylko po prostu z możliwości i ze stanu faktycznego zasobów komunalnych miasta. Jak państwo wiecie, te zasoby są mocno ograniczone. Większość budynków, tak jak ten budynek, w którym pani Fraszczyk aktualnie zamieszkuje, jest budynkami bardzo starymi, w słabej kondycji i właściwie mieszkania pojawiają się do rozdysponowania prawie tylko w wypadku śmierci któregoś z obecnych lokatorów. Więc de facto nie zależy to ani od budynku, ani od komisji. Poza tym pani Fraszczyk w swojej skardze do wojewody, mówiąc delikatnie, nie zawsze, troszeczkę po prostu mija się z prawdą albo przemilcza pewne fakty. Między innymi to, że w międzyczasie zostało kolejne mieszkanie komunalne przyznane jej córce, która do tej pory zamieszkiwała z nią. Zostało to mieszkanie przyznane w tym samym budynku właśnie z uwagi na konieczność jakiegoś tam wsparcia i opieki nad panią Sabiną ze strony córki. Drugi taki fakt przemilczany to jest to, że córka, adaptując swoje mieszkanie, to przyznane, dokonała przyłącza wody do swojego mieszkania i również do mieszkania właśnie mamy, pani Fraszczyk. To stwierdziliśmy, będąc na komisji takiej wyjazdowej w ubiegłym miesiącu. A więc już ten jeden z tych argumentów tutaj przytoczony przez panią Fraszczyk po prostu jest nieaktualny. Nie ma konieczności już wnoszenia po tych stromych rzeczywiście schodach wody. No i przede wszystkim to były główne argumenty, które decydowały o tym, że uznaliśmy skargę za bezzasadną, aczkolwiek biorąc pod uwagę właśnie stan zdrowia pani Sabiny. Pani Sabina dołączyła tutaj orzeczenia lekarskie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o różnych chorobach, na które cierpi. Wnioskowaliśmy, będziemy właściwie wnioskować, bo w międzyczasie już po ostatniej komisji pojawiła się możliwość przyznania pani Sabinie mieszkania takiego, jaki się właściwie ubiega od dawna, czyli przede wszystkim na parterze i z wygodami, z wodą, z kanalizacją. I na najbliższej komisji spraw obywatelskich, która się będzie odbywać na początku maja, takie mieszkanie zostanie pani Sabinie zaproponowane. Także ze względu na te wszystkie argumenty uznaliśmy skargę po prostu za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Bardzo proszę, pan Dariusz. To znaczy, uzupełniając odpowiedź i argumentację pana przewodniczącego, chciałbym jeszcze dwa słowa dodać o okresie wstecznym, ponieważ pani Sabina Fraszczyk jest znaną osobą komisji, pojawiała się tam u nas dość często i chcę po prostu powiedzieć, że w minionej kadencji proponowaliśmy pani Sabinie Fraszczyk mieszkanie, już nie pamiętam czy raz, czy dwa razy, jednakże pani Sabina oczekuje wysokiego standardu i akurat takim mieszkaniem o wyższym standardzie nie dysponowaliśmy. Także że to musi być mieszkanie o trochę podwyższonym standardzie. To nie na pewno musi być na parterze, to wiadomo, bo ona tam narobi, narzeka, ale zobaczymy, jak to będzie z tymi propozycjami, na które stać, wiadomo na co dostać. Dziękuję za te dodatkowe wyjaśnienia. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zapytać w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Przejdźmy do głosowania nad projektem uchwały, który przedstawia wstępnie to wyjaśnienia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję jednogłośnie.
W takim razie przejdziemy do punktu 7. Oddaję głos tutaj mojemu zastępcy. Poprowadzi te dwa punkty dotyczące oświaty. Jest tutaj merytorycznie odpowiedzialny za ten pion pracy w Radzie. Bardzo proszę kolego Żygłowca. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola prowadzone przez gminę miasta Głowno. Znaczy państwo przed sobą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola prowadzone przez gminę miasta Głowno. Na podstawie artykułu 18 w tym 2 punkt 15 ustawy dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Głownie uchwala co następuje. Pobyt dzieci w miejskich przedszkolach zwanych przedszkolami prowadzonych przez gminę miasto Głowno w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest bezpłatny. Punkt 2. Czas zajęć dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się w wymiarze 5 godzin dziennie. Punkt 3. Godziny, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola w ramowym rozkładzie dnia. Paragraf 2. Punkt 1. Świadczenia przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne. Punkt 2. Świadczeniami, o których mowa w punkcie 1 wykraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego są 1. Zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dziecka, np. logopedyczne, terapii pedagogicznej, twórczego myślenia języka angielskiego. 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i reedukacyjne umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej. 3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne dzieci, np. kółka plastyczne, teatralne, muzyczne, rytmiczne. 4. Zajęcia badawcze rozwijające zainteresowania i wiedzę o świecie, np. kółka ekologiczne, zajęcia plenerowe, informatyczne. 5. Realizacja programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe oraz autorskich programów własnych przedszkoli. I 6. Działania opiekuńczo-wychowawcze wspomagające rozwój dziecka. Paragraf 3. Ustala się odpłatność rodziców, opiekunów prawnych za świadczenia przedszkoli określone w paragrafie 2 ust. 2 w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej według stawki w wysokości 0,23% w okrążeniu do pełnych złotych minimalnego wynagrodzenia za pracę, w którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę według dziennika ustaw nr 200 policja 1679 z późniejszymi zmianami za każdą godzinę świadczenia. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń. 2. Wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w tym pierwszym występuje zmiana opłaty miesięcznej za świadczenia. 3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielonych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłaty za świadczone usługi reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicami, ewentualnie opiekunami prawnymi, a dyrektorem przedszkola. 4. Opłata, o której mowa w wstępie pierwszym nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek rodziców oraz wyżywienia. 5. Na podstawie stawki odpłatności, o której mowa, oraz ilości godzin dziennego pobytu dziecka powyżej 5 godzin, dyrektor przedszkola wylicza oraz podaje do wiadomości rodziców bądź opiekunów prawnych wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkola. I 6. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z burmistrzem miasta może na wniosek rodzica opiekuna prawnego zwolnić dziecko z całości lub części opłaty, o której mowa w punkcie 1. 1. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny bądź opiekunów prawnych. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 5/49/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie opłat stałych za realizację świadczeń wykraczających poza ustawy programowe wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę miasta Głowna. Paragraf 5. Wykonanie uchwały podjęła się burmistrzowi Głowna. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku. Natomiast w uzasadnieniu wnioskodawca pisze, że w związku z artykułem 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty dotyczące uchwały organów stanowiących jednostek samorządowych terytorialnego zachowują moc do czasu wydania nowych uchwał zgodnie z brzmieniem artykułu 14 ustawy 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ustalających nowe zasady odpłatności na świadczenia udzielone przez przedszkola, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2011 roku. Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. Poproszę teraz przewodniczącą Komisji Oświaty o wydanie opinii komisji. No jest to takie dosyć, bym powiedziała, skomplikowane może, bo można byłoby to w jakiś taki bardziej czytelny i prosty sposób zrobić. W związku z tym, ponieważ takie są tutaj uwagi, ja mam wniosek, żeby odłożyć tą uchwałę i żeby po prostu na komisję następną oświaty, która będzie zaprosić dyrektorów przedszkoli i po prostu wysłuchać też ich uwag, co do tego. No, ona ma obowiązywać od września 2011 roku, więc ja myślę, że nic się nie stanie, jeżeli ten projekt uchwały odłożymy do następnego przedyskutowania. Taki jest mój wniosek. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko powiem, że rzeczywiście ta uchwała, ponieważ była 19 kwietnia złożona, a 19 kwietnia była właśnie Komisja Oświaty, więc trudno może było rzeczywiście poprosić dyrektorów przedszkoli na posiedzenie tejże komisji i stąd pewnego rodzaju takie niezrozumienie, że dyrektorzy nic nie wiedzą. Na pewno zapytam się w tej chwili może wnioskodawcę pana burmistrza, co w tym temacie można jeszcze dopowiedzieć. Czy można rzeczywiście byłoby tą uchwałę na razie odłożyć, może do następnego posiedzenia. Proszę bardzo. No, proszę państwa, jesteśmy przy rozpatrywaniu tejże uchwały. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, możemy jeszcze udzielić się na bieżąco. Tutaj sprawę zajmowała się i myślę, że wszelkie szczegóły była w stanie odpowiedzieć pani kierownik Ewa Lisowska. Pytajcie, proszę. Wobec tego proszę bardzo. Czy jest pani inspektor może coś dopowiedzieć do tej uchwały? Może uprawnienie takie bardziej konfigurowane. Panie przewodniczący, przepraszam, ale ja postawiłam wniosek formalny o złożenie tej uchwały. Przepraszam, rzeczywiście nie dosłyszałem wniosku formalnego. Jeżeli był rzeczywiście... Proszę bardzo, pan burmistrz jeszcze się zgłasza do odpowiedzi. Wydaje się, że dobrym obyczajem byłoby najpierw wysłuchanie, ewentualnie żebyście zauważyli, że coś tutaj urząd jakby nie jest w stanie wytłumaczyć, to wtedy faktycznie dajmy sobie czas. Ale nie tak, że tak powiem, z gruntu puk i już nie dyskutujemy, bo proszę zwrócić uwagę, że to jest publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. A to nie jest tak, hopsiup, że oni tam publikują następnego dnia podjęcie uchwały. W związku z tym tutaj proponowałbym dać sobie jeszcze szansę na to, żebyśmy ewentualne zapytania mogli na zapytania udzielić odpowiedzi. Dziękuję panie burmistrzu. Niemniej proszę nie przesądzać w wyniku głosowania. Wniosek formalny został postawiony, no i niestety, ale wniosek formalny trzeba podać pod głosowanie. Ja myślę, że radni przemyślą, jak głosować i podejmą decyzję. Natomiast jeszcze może przed tym wnioskiem formalnym miałbym taką propozycję. Czy ktoś z dyrektorów przedszkoli chciałby jeszcze zabrać głos w
tej sprawie. Dziękuję. Nie ma, więc wobec tego przechodzimy do głosowania wniosku formalnego. Wniosek formalny brzmiał pani przewodniczącej Komisji Oświaty. O odłożenie i przedjęcie z porządku obrad i po prostu przedyskutowanie na komisji z dyrektorkami przedszkolnymi. Dziękuję, więc wniosek formalny w takim brzmieniu przegłosujemy. Kto jest za wnioskiem postawionym przez panią przewodniczącą Komisji Oświaty? Proszę o podniesienie ręki. Dziewięć osób głosowało za wnioskiem. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Cztery osoby. Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przegłosowany pozytywnie. Wobec tego nie ma w tym momencie tej uchwały w porządku obrad. Przechodzimy oczywiście do następną Komisji Oświaty. No i mam nadzieję, że na następną sesję. Następnym punktem, proszę Państwa, porządku obrad jest punkt 8. Jest to punkt o brzmieniu. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru rozliczek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę miasta Głodno. Ustalenia cotygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pewnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia. Tutaj na wstępie chcę tylko powiedzieć, że no, to pismo jeszcze później wpłynęło do Biura Rady, więc nie było przedmiotem rozpatrywania na Komisji Oświaty. Natomiast przedstawię w tej chwili projekt i później wnioskodawcę poprosimy o uzasadnienie. Uchwała Rady Miejskiej w Głownie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminy miasta Głowno, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia. Na podstawie artykułu 18 ustawy 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy z późniejszymi zmianami Rada Miejska Głowno uchwala co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Nauczycielom, z którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę miasta Głowno, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w artykule 42 ustawy 3 ustęp 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela do wymiaru godzin zajęć określonego w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Obniżony wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ustawie pierwszej, dotyczy również nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. 3. Obniżony wymiar godzin zajęć dla nauczycieli, o którym mowa w stępie drugim, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, który powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym zaprzestał pełnić to stanowisko. 4. Burmistrz Głowna w uzasadnionych przypadkach może zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w załączniku do niniejszej uchwały, jeśli warunki funkcjonowania szkoły lub przedszkola powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. 5. Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze, mogą mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 4 godzin tygodniowo, za wyjątkiem, gdy z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin. Paragraf 2, numer 1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dodatkowych nauczyciela zatrudnionego w pewnym wymiarze godzin zajęć prowadzącego zajęcia w grupie dzieci mieszanej wiekowo w przedszkolu ustala się według wymiaru godzin zajęć w grupie, dla której wymiar jest korzystniejszy. 2.
obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin do tych dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć prowadzącego zajęcia w grupie dzieci sześcioletnich w szkole podstawowej ustala się w wymiarze zgodnym z artykułem 2 ust. 3 tabeli 2 wystawy dnia 26 stycznia 1980 roku karty nauczyciela. Paragraf trzeci. Ustala się tygodniowo obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów szkolnych 20 godzin, psychologów 20 godzin, logopedów 20 godzin. Paragraf 4. Nauczycielowi, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego, obniża się tygodniowo obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, przedszkola, w którym nauczyciel jest zatrudniony. 2. Obniżenie, o którym mowa w tym pierwszym, nie może przekraczać jednej i drugiej wymiaru obowiązujących nauczyciela godzin zajęć. Paragraf 5. Nauczycielowi zatrudnionemu w pewnym wymiarze godzin zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych z tytułu 1. Pracy naukowej 2. Wykonania prac zlecowych przez organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego za zgodą organu prowadzącego 3. Szczególnych warunków pracy w szkole. 2. Obniżenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczyciela, o którym mowa w ustępie pierwszym, dokonuje dyrektor szkoły, przedszkola, który w nauczyciel jest zatrudniony, określając jednocześnie wysokość obniżki i okres jej obowiązywania po uzyskaniu akceptacji burmistrza główna. 3. Obniżka, o której mowa w ustępie pierwszym, nie może przekraczać jednej drugiej tygodniowego obowiązującego nauczyciela wymiaru godzin zajęć i może być cofnięta w każdym czasie, jeśli ustaną przyczyny uzasadniające udzielenie obniżki bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia. 4. Nauczycielowi można obniżyć wymiar godzin zajęć tylko z jednego tytułu wymienionego w ustępie pierwszym. Paragraf 6. Trasimorsk uchwała nr 23/2000 Zarządu Miasta Głodne z dnia 17 maja 2000 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Głowno oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Głowna. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku. Macie Państwo przed sobą załącznik, w którym figuruje w tabeli konkretne wymiary zajęć. Myślę, że załącznika niekoniecznie musimy czytać, natomiast Państwo to wszystko macie przed sobą. Ja w tej chwili oddam głos kierownikowi referatu Barbarze Wisowskiej o uzasadnienie tejże uchwały. Państwo uważacie, że burmistrz pierwszy powinien zabrać głos, proszę bardzo, ponieważ podpisał kierownik referatu, ale projekt jest burmistrza, tak? Dobrze, bardzo proszę, pan burmistrz ma głos. Dziękuję serdecznie za docenienie mojej osoby. Chciałem powiedzieć, że ten projekt uchwały wynika z faktu, iż do 35 dyrektorzy szkół i przedszkoli mają obowiązek złożyć projekty pamiętnika szkolnego 2011-2012. Następnie do 31 maja organ prowadzący winien te projekty zatwierdzić. I w związku z faktem, że mogą się zdarzyć sytuacje takie, iż dla przykładu nauczycielowi dowolnego, którego pensum wynosi, no tak patrzmy od tej strony formalnej, bo ostatnio to są dodatkowe jeszcze godziny tak zwane karciane, ale wynosi 18 godzin i na przykład jeżeli by brakło do uzupełnienia pensum, nie wiem, jednej, dwóch godzin, dyrektor placówki byłby zobowiązany przedstawić mu jakby taką ofertę polegającą na tym, że sklep musiałby, ewentualnie musiałby być zatrudniony na mniejszą ilość godzin, to albo by wybierał
kwestię zgody na pracę poniżej całkowitego pensu, albo musiałby przejść w stan nieczynny, albo musiał mieć zaproponowane zwolnienie z pracy. Tak to są niestety przepisy oświatowe skonstruowane i w związku z tym my tutaj chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, w której w takich bardzo jednostronnych przypadkach byłaby szansa na to, by uczniowi wyrazić zgodę na zmniejszenie pensu, jednocześnie być może także i wykorzystać go dla innych działań gminy, co byłoby zgodne z zapisami artykułu 42a Karty Nauczyciela i pozwalałoby z jednej strony na niezwalnianie nauczyciela i na przeczekanie tego okresu trudnego, może w przyszłym roku byłoby lepiej, a z drugiej strony na to, by mógł również wykonywać tę pracę w ramach tych brakujących godzin, na przykład na potrzeby organu prowadzącego. To jest główna idea tegoż projektu. No jak widzicie Państwo, ostatni jakikolwiek projekt w tym zakresie to był z 17 maja 2000 roku, a więc 11 lat temu podejmowany. Sądzę, że chyba nie idziemy w tą stronę. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Czy może jeszcze pani inspektor chce zabrać w tym temacie głos? Może pan jeszcze coś dopowie? Nie, tak? Dziękuję. Wobec tego, proszę państwa, ponieważ jest to sprawa świeża, jak mówię, nie była na komisji, otwieram w tym momencie dyskusję. Może ktoś z radnych, ewentualnie może ktoś z dyrektorów szkół chce zabrać głos. Proszę bardzo. Pan przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję panu przewodniczący. Proszę państwa, faktycznie dobrze było, żeby projekty uchwał były dyskutowane na komisjach. Czasami, tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, szkół, no, jest to niemożliwe ze względu na to, że te terminy się zbiegają. Myślę, że trochę pracy jeszcze przed nami wszystkimi, żeby faktycznie ta opinia komisji, bo tam można wyjaśnić, zaprosić fachowców, przedyskutować, żeby trafiała na sesję. Natomiast no, jeśli w terminie uchwała jest złożona przez pana burmistrza, no to tutaj ja mam obowiązek wprowadzenia takiej uchwały na sesję najbliższą. Tutaj też to czynimy. Ale oczywiście rada może tutaj wszystkie jakieś decyzje podejmować. Co do argumentacji, jeśli samą już wracam do projektu uchwały, to argumentacja przedstawiona przez pana burmistrza, przynajmniej w tym wymiarze, jest jasna dla mnie i idzie to w kierunku, ja rozumiem, pronauczycielskim, tak to odbieram. I tutaj wczoraj na ten temat dyskutowaliśmy na temat na naszym spotkaniu na kolegium i też wydawało mi się, ja jestem przekonany, że idzie to w kierunku, że tak powiem, dostosowania i zabezpieczenia może pracy dla nauczycieli. Czasami tak jak będzie brakowało tutaj tego programu dnia, to są takie możliwości tutaj po prostu wyjścia poprzez ten projekt uchwały. Ale oczywiście jeśli tutaj oddaję, nie byłem nie jestem jakby na stałe członkiem Komisji Oświaty, więc myślę, że faktycznie tym bardziej, że pan burmistrz tutaj napowiedział, że do 30, ja to rozumiem w ten sposób, ten projekt uchwały należy przyjąć, jeśli po prostu faktycznie jest to, panie burmistrzu, pierwsze pytanie za panu burmistrzowi, czy ten termin do 30 kwietnia nie przyjęcie tego projektu uchwały spowoduje, że w tym roku szkolnym, nadchodzącym, przepraszam, roku szkolnym już nie będzie tego można wnieść, na przykład pod obrady w maju. To jest jakby pierwsze pytanie, korupujące drugie moje pytanie. To jakby pan burmistrz był uprzejmy odpowiedzieć mi, czy tutaj jest to ważne, żeby przed 30 kwietnia po prostu takie coś podjąć. Dziękuję panie przewodniczący. Czy pan burmistrz chce odpowiedzieć? Może? Szanowni państwo, no ja staram się przesyłać uchwały, projekty uchwał po prostu w momencie, kiedy są one napisane, a kiedy je państwo umieścicie w porządku obrad sesji, to już jest poza moją kompetencją.
Jeżeli jakiekolwiek są pytania, tak chociażby wobec poprzedniej uchwały, to przecież też nie jest na obowiązku wprowadzać ich na najbliższą sesję, tylko proszę o to, żeby tak było, bo po prostu my tam też w jakimś terminach pracujemy. A z kolei co do sumerików, to no, pewnie zupełnie chwilę, bo po prostu też inspektorzy wiedzieliby, konstruując jeszcze te projekty organizacyjne na rok przyszły szkolny, jakie są możliwości, a też i z kolei myślę, że miałoby to nawet miejsce w maju, ale nie 31, bo to byłoby coś późno, to pewnie też się świetnie zadali i będą jak tam Państwo uważają. Dziękuję Panie Burmistrzu. Teraz o głos prosił Pan Przewodniczący Lisowski. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący. Proszę Państwa, ja powiedziałem wczoraj na kolegium, że ten projekt uchwały jest prooświatowy. Powiem tylko tyle, odniosę się do tego, co akurat znam w porównaniu z projektem tego typu, uchwałą tego typu w powiecie są bardziej korzystne, na przykład do liczby godzin, do pensum, obniżenia pensum tutaj dyrektorów. A w związku z tym, że tak jak było powiedziane, projekty organizacyjne muszą być oddane do końca kwietnia, proponuję i uważam, że jest zasadne, żebyśmy ten projekt głosowali. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty, Marta Szajder. No i ja właśnie miałam to samo powiedzieć, co prawda nie było na Komisji Oświaty, ale uzasadnienie Pana Burmistrza jest jasne i uważam, że jest to no, prosty projekt i możemy przyjąć jak najbardziej. Dziękuję. Czy ktoś w sali chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie? Proszę bardzo, radny Kośniaka. Dziękuję bardzo. Ja powiem tak, że po przeczytaniu, zapoznaniu się z tym projektem jako nauczyciel wcześniej to jest dobry projekt. Ja mam jeszcze jedno tylko pytanie, czy oprócz tych punktów dotyczących ewentualnego zagospodarowania, że tak powiem, nauczyciela, gdyby brakowało pensum, są jeszcze jakieś zmiany do tej wcześniejszej ustawy? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to było pytanie do Pana Burmistrza. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, jeżeli mogę, to powiem tak, że są minimalne zmiany dotyczące tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli, które powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Główna. Wobec tego, co było do tej pory, wydaje mi się, znaczy chodzi o to, że tak naprawdę to jest de facto zmniejszenie tego wymiaru obowiązkowego o jedną godzinę. Z czego to wynika? Moje doświadczenie mówi mi jasno i wyraźnie. Dyrektor szkoły przy wszystkich swoich zajęciach związanych z administrowaniem, kierowaniem, nadzorowaniem i po prostu tym wszystkim, co się tyczy wykonywania funkcji dyrektora, ma również być nauczycielem. I jednocześnie no, nie szanujmy się. Zdarzają się sytuacje takie, że ma nas jakieś spotkanie w kuratorium, jakaś wezwanie do organu prowadzącego, wyjazd na jakieś szkolenie i potem się okazuje, że prowadząc te zajęcia no, następują zastępstwa. A więc tutaj nie chodziło o to, żeby nie odrywać dyrektorów całkowicie od nauczania, ale jednocześnie no, spróbować jednak zrozumieć te zadania kierownika placówki oświatowej, które w obecnych czasach to nie jest tylko, że jestem dyrektorem, ale naprawdę to jest obręb zadań i jak tam uznałem uznawcy, jest to jedno z najbardziej przeciążonych i odpowiedzialnych z funkcji w ogóle w zarządzaniu czymkolwiek. Bo oprócz tego pamiętajmy, że to nie tylko jest instytucja, ale to są ludzie, a przede wszystkim dzieci i te dzieci winny mieć jak najlepszą opiekę, a na siłę takie mówienie, że niech tam pracuje sobie tygodniowo na przykład 5 godzin czy 8 godzin, no to możemy tak napisać, tylko tak naprawdę wiele takich różnych sytuacji, które sami wiemy, mamy czy dzieci w szkołach, czy
Sami byliśmy uczniami pewne, że to bez czasami rozmowy takim, nazwijmy to dydaktyczne, wychowawcze z dyrektorem się wydarzyć, więc będą to szanse na to, żeby nie musiał tak na siłę wykonywać tego, co robi, tak? Tutaj wtedy ktoś inny musiałby za niego robić. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Jeszcze zgłasza się dyrektorka szkoły nr 3, pani Maria Marturga. Proszę bardzo, przekazanie się. Maria, bardzo przepraszam. Dziękuję bardzo. Ja chciałam powiedzieć państwu, że ja tutaj ze strony dyrektorów szkół uważam, że jak najbardziej zasadne jest podjęcie tej uchwały, dlatego że ona niczego nie zmienia. Jest to jakby usankcjonowanie tej ustawy pierwotnej, karty nauczyciela i ustawy o systemie oświaty. Zawsze obowiązywały takie zniżki i one po prostu, państwo musicie podjąć uchwałę, bo to państwo teraz ustalacie pensum. Także ja mówię tutaj za dyrektorów szkół. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. O dalsze prowadzenie obrad proszę pana przewodniczącego Andrzeja Proszczaka. Dziękuję panie przewodniczący. Przejdźmy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Płownie. Projekt uchwały 28 marca 2015 wpłynął projekt uchwały. Burmistrza miasta Głowna, podpisany przez zastępcę w sprawie zmian statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 9 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami oraz paragrafie 16 statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Głownie w sprawie podziału zakładu budżetowego z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Głowni uchwała następuje. Paragraf 1 w statucie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Głownie nr 198/35/97 w sprawie podziału zakładu budżetowego pod nazwą Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkania w Głownie, utworzenie zakładów budżetowych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Głownie oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie z innymi uchwałami nr 547/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 kwietnia 2003 w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie, uchwała nr 18/151/04 Rady Miejskiej w Głownie z 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian uchwały Rady Miejskiej 198/35/97 z dnia 11.02.97 w sprawie podziału zakładów budżetowych pod nazwą Miejskiego Zakładu Komunalnego Mieszkaniowego w Głownie i utworzenie zakładów Miejskiego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego uchwałą Rady 17/136/08 Rady Miejskiej w Głownie z 1 lutego 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w przedmiocie działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1, paragraf 6, punkt 3 otrzymuje brzmienie zatrudnienie zastępcy dyrektora głównego i księgowego. Paragraf 6, punkt 3 otrzymuje. Punkt 2, paragraf 8, punkt 1, 2, zdanie 1 otrzymuje brzmienie dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie zatrudnia zastępcę dyrektora głównego księgowego zgodnie z obowiązującymi procedurą zatrudnienia pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych. Punkt 3, paragraf 9 otrzymuje brzmienie szczegółowy zakres zadań dla zatrudnionego zastępcy dyrektora zatrudnionego głównego księgowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie ustala i określa dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie w zakresach czynności domu po pracy na tych stanowiskach przy uwzględnieniu warunków naboru. Paragraf 2, wykonanie uchwały wydaje się burmistrzowi Głowna. Paragraf 3, uchwała wchodzi w życie po ogółie 14 dni od jej publikowania w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego. Załącznie macie państwo schemat organizacyjny Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie, gdzie te stanowiska są oddane. Uzasadnieniu czytamy, że w związku z wynikiem referendum sieciowego prowadzącego na przyjęciu przez gminę Starego Miasta Głowna odpadów komunalnych od mieszkańców wnioskują o zmianę przez Radę Miejską w Głownie statutu i schematu organizacyjnego Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głowie w celu udzielania działu dla zajęcia się tym zadaniem na etapie organizacyjnym, a później wykonawczym. Proponuję utworzenie tego zastępcy dyrektora do spraw technicznych
stanowiska mistrza w dziale zespołowym w celu zajęcia się kompleksowym tematem wdrożenia zbioru i segregacji wszystkich odpadów komunalnych z terenu miasta Głowa. Państwo projekt uchwały macie przed sobą. Otwieram dyskusję. W szczególności proszę o zabranie głosu najpierw przez projektodawcę, pana burmistrza, a później przez bardzo prosił o przewodniczącego Komisji Gospodarki Budżetu o zabranie głosu. Dziękuję panie burmistrzu, oddaję głos. Drodzy państwo, ta uchwała jest według mnie potrzebna o tyle, o ile z jednej strony wprowadza niepewność zgodności zapisów schematu organizacyjnego z zapisami dotychczasowego statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego. Z drugiej ze strony jest kwestią dla mnie osobiście taką, po tych różnych doświadczeniach wieloletnich przyglądania się temu zakładowi, a więc jest taką sprawą, która ja uważam doprowadzi do określenia się, w którą stronę tenże zakład ma pójść. Czy ma być to, tak jak według mnie do tej pory jest to wegetacja, czy też mamy próbować wziąć się do roboty i z tego zakładu miejskiego zrobić porządny zakład, a nie tylko miejsce, które daje pracę określonym ludziom i funkcjonuje. Rozumiem cały kształt trudności, którymi zajmuje się spraw trudnych, którymi zajmuje się Miejski Zakład Komunalny. Również i w takim codziennym funkcjonowaniu wydaje mi się, że należy tenże zakład wspierać nie tylko tym, żeby istniał, ale przede wszystkim poprawiając swoją funkcjonalność. Drodzy państwo, jak weźmiemy stały statut, to mamy na przykład taki zapis, ja to czytam literalnie. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności, na przykład u paragraf 6 ust. 3, powoływanie i odwoływanie zastępcy dyrektora, przecinek głównego księgowego. Jak patrzymy z kolei na schemat organizacyjny, mamy informację, że zastępcą dyrektora do spraw ekonomicznych jest główny księgowy. Więc powiem tak, że ta uchwała z 28 kwietnia 2004 roku, no albo ktoś tam włożył przecinek nie w tym miejscu, albo nie dopatrzył, żeby nie było sytuacji takiej, w której dyrektor nie może powoływać swojego zastępcy. Proszę państwa, historia ostatnich kilkunastu lat funkcjonowania tego zakładu to jest tak, że sektor dyrektor albo awansował, albo zmienił pracę, to na jego miejsce przychodziła pani główna księgowa i wykonywała funkcję nie tylko jakby strony finansowej nadzoru nad firmą, ale także musiała chcąc nie chcąc, a przecież chociażby z racji tej, że poprzedni dyrektor tam Andrzej Ruciński został wiceburmistrzem w Głowie, dość długi okres czasu, chyba półtora roku ta firma była kierowana przez głównego księgowego. To i pewnie nie jest najlepiej ani dla głównego księgowego, ani dla samej firmy. W związku z powyższym wydaje mi się, że w sytuacji takiej, już mówię z nowego punktu widzenia nawet, za chorego pana dyrektora, mogę wracamy do sytuacji takiej, że firmę kieruje księgowa. Idea zmian, które by tu poprawiały tą sytuację według mnie, ale również ich ku temu, by doprowadzić do tej sytuacji, że może spośród pracowników, którzy są zatrudnieni, tak jak to bardziej doświadczony, będzie mógł powoływać swojego zastępcę. A równocześnie w związku z tym, że tutaj określone, może to nie jest szczególnie, nie tyle trafne, co szczególnie szczęśliwy zapis, ale również związany z tym, że będziemy rzeczywiście chcieli, aby przy jakimkolwiek rozwiązaniu dotyczącym gospodarki śmieciowej na sprawach związanych z zajmowaniem się bieżącym usuwaniem odpadów komunalnych, również i włączyć to Miejski Zakład Komunalny, w związku z tym wydaje się, że powinna być większa i obsada i przygotowanie się do tej sprawy. Pewnie
Ja tutaj też mogę tak powiedzieć, że ja bym się wstrzymywał z jakimiś tam ruchami, jak zrobić będę w stanie się by wyklarowano się sytuacji co do losów albo naszego referendum, albo uchwały ustawy sejmowej dotyczącej gospodarki, tak zwanej gospodarki śmieciowej, ale dobrze by było takie przygotowanie przetworzyć. I teraz, drodzy Państwo, powiedzmy sobie tak. Czy bez pracowników z robót publicznych, których jest około 20 osób, to miejski zakład komunalny byłby w stanie posprzątać na miasto? Ja wychodzę z założenia, że nie. Czy Państwo wiecie, kto tak naprawdę pełni funkcję miejskiego zakładu komunalnego dla miasta Głodna? Jedna z firm zewnętrznych, która z racji posiadania sprzętu, z racji posiadania różnego rodzaju tam koparek, samochodów i tak dalej, jest elementem o wiele bardziej atrakcyjnym i na szybko do wykorzystania przez miasto, czy to przy okazji odśnieżania, czy to przy okazji jakichś remont drogowych, czy nawet biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje, więc chociażby układania asfaltu na dziurach miejskich. Proszę Państwa, jeżeli mamy iść w stronę taką, że nam kwestię zarządzania gospodarką komunalną będzie wykonywała firma zewnętrzna, to idźmy. Ale jeżeli chcemy, żeby dobrze z miejski zakład komunalny funkcjonował, to spróbujmy doprowadzić do sytuacji takiej, w której będzie mógł on lepiej wykonywać swoje zadania. Drodzy Państwo, to jest tak, jak że powiem tak, tak wesoło. Jak zalewa czerwony, mamy czterech załogantów, to ludzie na trzech, to albo będą strzelać, albo będą jechać, albo nie będą mieli mogli rozmawiać z dowódcą. W związku z tym pewne struktury muszą być dopracowane do takiej formuły, w której będą działać. Dzisiaj ja z pełną odpowiedzialnością mówię, że gdybym nie podpisał wniosku skierowanego przez dyrektora MZK, tak, ale wniosku o zatrudnienie pracowników z robót publicznych, a mogłem zrobić to samo dla miasta, dla Urzędu Miejskiego, jakby mniej więcej podobną sytuację, bo tyle samo ludzi by pracowało, tylko że to sprzątanie bieżące, utrzymywanie czystości, narzekamy na to. No, ale ci ludzie też się nie rozwoją, nie rozwoją, jest ich mniej niż kiedyś. W związku z powyższym, to moglibyśmy mieć załatwione wcale nie przez MZK. W związku z tym, wydaje mi się, że należałoby tutaj szukać takich grup, które z jednej strony zgłosiły MZK, dały szansę na zwiększenie zadań, żeby te zadania, które wykonują firmy zewnętrzne, mogły próbować przyjąć również firma MZK. I to jest taki mój punkt widzenia na tą sprawę. Jak to oceniacie Państwo, to pewnie wiem, bo tutaj ta uchwała, o ile mi pani się mówi na Komisji Gospodarki Budżetu, uzyskała negatywne opinie, no ale to są moje argumenty, takie przykłady. Tak, bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Bardzo prosimy pana przewodniczącego Macieja Lipeckiego o przedstawienie opinii. Dziękuję bardzo. Faktycznie na Komisji Gospodarki i Budżetu, tak jak powiedział pan burmistrz, no, komisja podjęła negatywną opinię. Natomiast, proszę państwa, no, temat był długo tutaj dyskutowany. Radni mieli okazję pytać pana dyrektora. Nie wiem, jak państwo radni będziecie tutaj głosować, bo na pewno te argumenty, które pan burmistrz przedstawił, są interesujące. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, że my na razie stwierdziliśmy, że temat musimy zgłębić. Jedna z komisji będzie poświęcona zakładowi właśnie. Chcemy poznać strukturę, chcemy poznać, co się dzieje, jakie są bolączki, jakie są możliwości rozwoju. I wtedy być może, że no to nas przekona do tego, żeby jakieś tam ruchy w zakładzie poczynić, personalne. Natomiast zgadzam się tutaj z tym, co powiedział pan burmistrz, a mianowicie, że
warto by było zakład dokapitalizować, dofinansować. I myślę, że to jest klucz do sprawy i to jest najważniejsza rzecz. Ja mówiłem, że radni są trochę taką ławą przysięgłych. My musimy być przekonani o czymś. Nas trzeba przekonać. Czyli pan dyrektor musi przyjść, przedstawić nam jakiś biznesplan, gdzie zachęci nas do zgody na te ruchy kadrowe. Powie, że będzie w mieście czysto, że będzie po prostu taka inwestycja robiona, że będą walczyć o to, żeby dostawać zlecenia i tak dalej. Wtedy na pewno też inaczej do tego się ustosunkujemy. Jeszcze raz podkreślam, na tą chwilę komisja wydała negatywną opinię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie? Bardzo proszę, pan Przemek. Drodzy Państwo, ja byłem tym wnioskodawcą tego pomysłu, żeby była całkowicie osobna komisja w sprawie NZK. Chcę sobie postawić jedno główne pytanie. Czy chcemy ten zakład mieć w mieście, czy go nie chcemy? Miejski zakład komunalny w takim stanie, jak jest w dniu dzisiejszym, nie ma w najbliższym czasie szansy przeżyć. Musimy podjąć odważne decyzje. Albo go rozwinąć i dofinansować, albo go zwinąć. Proszę Państwa, z punktu widzenia ekonomii pieniędzy, zakład komunalny utrzymuje się i tylko wyłącznie ze sprzedaży ciepła osiedlu na Kopernika oraz zbieraniu śmieci z miasta. Pozostałe działki są na pewno deficytowe. Jeżeli Państwo na komisji spotkaliście się z przedstawicielami firm, które chciały na przykład budować elektrociepłownię gazową, wiadomo, automatycznie Kotłownia na Kopernika nie ma racji. Jeżeli wejdzie ustawa śmieciowa albo referendum śmieciowym, ustalimy pewne warunki, będzie przetarg. Przy takim wyposażeniu zakładu komunalnego, jak ma w dniu dzisiejszym, nie ma żadnej szansy. Jak Państwu mówiłem, że ten zakład zginie. Powinniśmy podjąć, zostaje część administrowania budynkami. Budynki komunalne, wiemy jakie są, w jakim są stanie, jakie jest zadłużenie. Jest to część strasznie deficytowa. Deficytową częścią tak samo jest komunikacja miejska. My musimy podjąć decyzję. Chcemy komunikację miejską albo nie chcemy. Jeżeli chcemy, pomóżmy zakładowi, nie próbuje uzyskać nowe autobusy, nie próbuje środki unijne, tak jak Łowicz na przykład zdobył, albo podejmiemy decyzję likwidacji. My musimy tutaj ten temat tak naprawdę przetrawić. Oczekujemy od pana dyrektora jakichś pomysłów. Ja posuwałem też różne pomysły na temat zakładu komunalnego i jego funkcjonowania. Także ja będę w tym przypadku przeciwny tej uchwale i myślę, że powinniśmy się bardzo szybko zająć tematem zakładu komunalnego i podjąć jakiś krok. Nie odsuwajmy tego w temacie, w czasie, nie odsuwajmy tego tematu, nie podajmy sobie. No, idźmy do przodu. Także dziękuję. No, dziękuję bardzo za ten głos. Bardzo proszę. Czy są pytania jeszcze do tego projektu uchwały? Widzę, że nie. Przejdźmy w takim razie do głosowania w sprawie zmian statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie. Projekt uchwały przedstawiony wcześniej przeze mnie, tutaj z Państwa komentarzem. Zaraz rozdam głosowanie. Kto jest za projekt o tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Nikt. Kto jest przeciw? Jedno głosie, dziękuję bardzo.